Siemanko, z tej strony Chat Player i witam w gameplayu z Cranked Call of Duty Ghost Multi. Cranked to będzie nakręcony po polsku, taki właśnie tryb. Z tej okazji zrobiłem sobie też troszkę inny loadout. Mam wektora, żeby się troszkę szybciej poruszać. Jest to SMG, dodatkowo mam zamontowany na nim uchwyt i tłumik, czyli w miarę standardowo. Jeśli chodzi o perki, mam chyba wbity lightweight, nie wiem czy to się tutaj nazywa lightweight, chyba agility. Tutaj pierwsze moje kille i właśnie tak wygląda Cranked. Mamy 30 sekund na zabicie kolejnego przeciwnika. Jeśli w tym czasie nie uda nam się nikogo dojechać, wtedy wybuchamy, po prostu wybuchamy. Asysty również dodają nam cenne sekundy do tego czasu. No i podziwiajcie, jak to wygląda. Dość szybka rozgrywka, szczególnie na tym loadoucie się bardzo szybko poruszam. Przy okazji chciałem poruszyć trochę inną kwestię. Mamy dzisiaj 23, sobotę. Wczoraj wyszedł Xbox One na rynek. Czyli mamy oficjalnie rozpoczętą wojnę konsol, tak to wszyscy nazywają. PlayStation wyszło tydzień temu, jedynie w Stanach. My czekamy wciąż do piątku, w tym ja czekam na swój własny egzemplarz. I nie mogę się doczekać. No ale cóż, wojna konsol oficjalnie rozpoczęta i mamy pierwsze doniesienia, jako że PlayStation się na przykład psuje, czy tam nie wiem, wielkie serwisy pisały, że ich konsole były dostarczone zepsute od samego początku, między innymi IGN czy też Kotaku. Obydwie te redakcje wspominały o tym, że PS4 po prostu no nie działało tak, jak miało działać na początku. No i oczywiście w komentach pojawiły się wszelkiego rodzaju trolle i tak dalej, ludzie tak zwani Xboty, czy jak wolicie, czy też armia PS4. Zaczęła się wielka kłótnia. Naprawdę jest to śmieszne, niekiedy warto poczytać komentarze na, nie tylko na tych serwisach, polskie serwisy wyglądają dokładnie tak samo. Nie wiem, mnie to śmieszy, tak w ogóle nie mam jakichś aż tak wielkich preferencji. Od zawsze byłem gościem, który gra na PlayStation. Wcześniej właściwie to grałem na Nintendo. I na Nintendo się wychowałem, potem dorwałem PlayStation i tak już zostało. Nie mam nic przeciwko Xboxowi, chętnie bym niektóre ekskluzywy z tej konsoli zagrał. Zawsze chciałem zagrać choćby w Alana Wake'a, którego nigdy mi się nie udało jakoś odpalić. Wiem, że mogłem zagrać to na kompie, ale za bardzo byłem zajęty grami chyba na PS3. Zawsze chciałem pograć w Halo. Grałem w Gears of War, to akurat odpaliłem na kompie. No ale nic, jakoś tak zostałem przy PlayStation i zdaje się, że następna generacja również będzie tak samo, no chyba, że nie wiem. Musiałbym się naprawdę skusić, żeby wydać kolejne, prawie to będzie 2000 lub grubo ponad 2000 zł na Xboxa, Xbox One. No trochę bym musiał wywalić, więc nie wiem, zostanę najprawdopodobniej tylko przy PlayStation. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś konkretne tytuły, bo jak na razie te wszystkie, które pojawiły się nam na launch, no niezbyt zachęcają. No nie wiem, Killzone mnie akurat przekonuje. Wziąłem sobie do tego Battlefielda. Battlefield zawsze będzie fajny. Szczególnie na konsolach nowej generacji, gdzie mamy wielkiego multiplayera. Uwielbiam multiplayera, jak chyba zresztą widać na moich filmach. Nie wiem, nie mogę się doczekać, aż zagram w 64 graczy na jednej mapie. Nigdy nie grałem choćby nawet w Battlefielda 3 na kompie. Myślę, że mój komp by go jednak udźwignął, ale jakoś nie miałem zajawy. Odzwyczaiłem się od grania na kompie. Jakoś tak cały czas lepiej siedzi mi się przed konsolą, przed dużym telewizorem. Chociaż nie wiadomo nigdy. Kolejną grą, którą mogę ewentualnie kupić na kompa, byłoby Titanfall. Jest to kolejny Xboxowy tytuł, który bym chciał i nie wiem, czy jest to tylko czasowy ekskluzyw, czy również pojawi się kiedyś, kiedykolwiek na PS4. Nie wiem, mam cichą nadzieję, że tak, jeśli nie, to a nuż skuszę się na kompa. Tutaj w ogóle w tle przełączył się nam drugi gameplay, już leci od jakiegoś czasu. Nie zaczynał się on od początku, bo na samym początku strasznie lamiłem. Więc tutaj zacząłem od jednego z lepszych streaków i to też nie jest długa gra. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, od dzisiaj zostało 6 dni, ja to bardzo odliczam, nie mogę się naprawdę doczekać. No i myślę, że zacznę od nagrywania Killzona, jeśli jak tylko dorwę konsolę. Myślę, że kwestię nagrywania mam rozwiązaną.
obadałem co i jak i nie powinno być żadnego problemu, jeśli chodzi o nagrywanie, chyba że się zdziwię. Mam nadzieję, że nie, tutaj mało nie zginąłem w tym momencie przy braniu mojego maniaka. Choć na wiele on i tak mi się nie zda w tym gameplayu. Tak więc, jeśli nie będę miał żadnych problemów z nagrywaniem, gameplay z Killzona powinny się pokazać, jak tylko dostanę konsolę. Na początku weźmiemy sobie kampanię, później przejdziemy prawdopodobnie do multiplayera. Bardzo zagrywałem się w multiplayer z Killzona trójki. Dwójkę też grałem, ale trójkę jakoś tak więcej. No i nie wiem. Jeśli chodzi o wojnę konsol, nie mam jakiegoś wielkiego zdania. Myślę, że PS4 zostanę przy nim. Choć nigdy nie wiadomo. I w tym momencie będę się z wami żegnał. Może dajcie w komentarzach znać, co wy o tym myślicie. I nie wiem, jeśli się wam podobało, rzućcie jakiegoś lajka. Jeśli nie, olejcie to. Do następnego razu. Tymczasem, pa pa.